thorough inspection of the wreckage, Your Majesty. There is no sign of Admiral Taylor or his ship. 200 ships at my disposal, yet the one carrying my son goes missing. What of their last message? Show me whatever you have. We have been drawn off course. Horde air fleet. Any casualties? Shipwrecked on an uncharted isle. But the White Pawn is accounted for. Repeat, the White Pawn is safe. Anduin. Surprise attack! Requesting immediate if anyone's received. Sir, the Seventh Fleet has already been dispatched, but it could take weeks before it... There's no time to waste. We'll send a small elite force to secure this new land and bring back my son. Siemanko, z tej strony Mr. Quelux, a to jest pierwszy odcinek na Mist of Pandaria, dokładnie tak. Oto ten piękny dodateczek, z którym dzisiaj będziemy przemierzać światy szerokie, Timeless Island w przyszłości i takie tam dodatkowe miejscówki. Także cóż, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części naszej serii. Była od 80 do 85, teraz mamy od 85 do 90. Stawka się powiększa, a my ciśniemy. Zobaczymy, ile nam zajmie wbicie tego. Jak widzicie, ja tu już wcześniej podekspiłem sobie praktycznie full. Także dzisiaj myślę, że się wybierzemy na jakiś dungeon, ale jeszcze w tym czasie polecimy sobie, myślę, na Pandarię, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Dodatkowo chciałem wam pokazać, że mam set już z Pandarii kupiony. Niektóre itemy są setowe, na przykład te rękawiczki, wszystko. I hełm, on wygląda tak naprawdę, a na ramienniki inną i ma ten bronię tak samo wszystko, to pandariowe, brzydkie takie troszeczkę, oprócz oczywiście na ramienników i chyba tam butów, no właśnie, tak. Także cóż, dzisiaj sobie pogramy na Pandarii, myślę, że seria wam się spodoba, dosyć szybko wbijemy już jeden level, także mam jeden level z głowy.
I cóż. A, zapomniałem oddać tych itemów do banku. Fuck shit, nie będę się wracał, bo mi się nie chce. Odłożymy je sobie tutaj. Myślę, tak. Coś tu jeszcze? Tak, to. Okej. Okay. Tu mamy jakieś te. No i widzicie, jesteśmy tutaj przy Mąciaszkach i tutaj braliśmy questa oczywiście, którego pewnie widzieliście, bo miałem to nagrane kiedyś. Ostatnio jak grałem, to było 3 miesiące temu. Zobaczcie, kiedy to by... Co teraz jest? Maj. A ja w styczniu zaczynałem. To już prawie 4 miesiące temu. 4 miesiące temu ostatni raz grałem na globalu. Widzicie, jak dawno? I wtedy, kiedy trafiły pierwsze odcinki na YouTube, to całą serię już miałem nagraną. Bo znowu mam tylko 10 dni darmowe. Znowu zrobiłem taki myk, gdyż kupiłem Pandarię, jak widzieliście. Mam pudełeczko. Ale znowu dostałem darmowe 10 dni. Może się tepnę. Dostałem darmowe 10 dni i tak właśnie czekałem, żeby wiedzieć, że nie aktywować tej Pandarii znowu. Z uwagi na to, że po prostu... no dostanę 10 dni Pandarii. Warlords of Draenor nie dostanę, no bo jeszcze nie ma dodatku. Więc 10 dni Pandarii, poczekałem, dostałem, mogę znowu grać. I w tej chwili aktywowałem sobie jeszcze klucz z pudełka. I w tej chwili już mogę normalnie wbijać 9-0. Dzięki temu. Patrzcie, jak to pięknie. O, nie mogę latać, zapomniałem. Zastanawiam się, czy nie zmniejszyć troszkę szczegółowości. Patrzcie, gdzie tu jest komputerek mój. O, tu 30 FPS-ów, 29, widzicie? 26, Boże. Może być słabo. Kurde. No dobra, nic. Na razie sobie zostawimy jak jest. Widzimy tutaj jakiegoś ładnego pana na 9-0. Gdzie się idzie itemy kupić? Tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Idzie się itemy kupić na start na 9-0, tak? Czy tutaj? Tu? Czy tu? Chyba tutaj. Tak mi się zdaje, że jednak tu. Dobra, teraz nie będę szedł, ale z uwagi na to wybierzemy się na jakiegoś dungeona. Nie random Mist of Pandaria dungeon? Co to jest? Specific Dungeons, co tu mamy? Mist of Pandaria. Mamy tylko dwie instancje, także myślę, że się wybierzemy na Mist of Pandaria Dungeons. I cóż, miasto tankiem iść. Nie chcę mi się zmieniać seta. Da-da-da, szybko. Bardzo szybko. Że cóż, jeszcze jeden z pandek, widzicie, wygląda mniej więcej Pandaria. Tak, na pierwszy rzut oka tak zwany. Jest pięknie. Tam się zaczyna w ogóle, to widzieliście na tym filmiku, który wam gdzieś tam puściłem. Nie jest pełny, ale tak to mniej więcej będzie. I cóż, mamy nadzieję, że uda nam się tą instancję zrobić. No ja byłem na niej. Ja już tu questów niestety nie mam, bo już byłem na tej instancji. I właśnie chyba mam stamtąd te na ramienniki. Stąd te mam na ramienniki, ale nie jestem pewien. W każdym razie warto się przejść jeszcze raz z uwagi na to, żeby wam po prostu tą instancję pokazać. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, coś tu się jeszcze odpalało. Rage of Fury. Przepraszam. Rage of Fury zapomniałem włączyć. Damage mam taki sobie, niestety na PvP jest kupa z mojego depsa, no ale możliwe to jest z uwagi na to, że nie mam PvP itemów. Inni może mają? Nie wiem. Tak szczerze nie wiem. No ale cóż, idziemy. Te glutki niech sobie przyjdą tutaj, ja idę tego dużego pana bić, oczywiście. No i cóż, jesteśmy właśnie na jakiej to instancji? Temple of Jade Semper. Serpent. Dobrze, Jade Sempert. No i cóż, tutaj nie wiem co leci ciekawego, szczerze, nie patrzę, bo znowu wywalili mnie z gildii, bo nie grałem tyle. Ja mówiłem, że będę wyrobił sobie przerwę, więc troszeczkę słabo, ludzie, słabo. No ale pewnie mnie dodadzą. Tylko, że muszę do nich napisać. Dobrze, gdzie tu jest ten i ten, dungeon? Jade Forest. Co my tu dostaniemy? Ogólnie na całej stacji dla mnie buty, które już mam. Chest, którego jeszcze nie mam i jest dosyć fajny. Back. No i te ramienniki, tylko że ja je mam, tak? Ja mam jakieś inne i maczetę, którą mam. Dobra. Okej.
Nie pamiętam, na czym polega ta. Dobra. Czyli wychodzi na to, że bossy, jak wiecie, macie taktykę. W ogóle, podoba wam się? Please move a self area. No. Czy podoba wam się ta cała ramówka, która jest w tej chwili wokoło kamerki? Siedziałem ją trochę, robiłem. Mi się podoba. I tak sobie zrobiłem ją. Och, jeszcze sobie poprawię siedzenie. I cóż. Coś tu leci jeszcze ciekawego? Chyba nie. To tylko z każdego basenu, czyli tylko ten back. Okej. No. Okej, dobijmy go. Elementalek. Trochę długo schodzi, no ale cóż. Dobijemy level. A jeśli nie dobijemy, no to cóż, dobijemy na następnej instancji. Co za problem. Jak widzicie, tutaj nie ma zbyt ciekawego na tej instancji, ale dosyć ładnie wygląda właśnie w takiej nowej odsłonie, nowe grafiki. No i powiem szczerze, że ładnie to działa. Mam na 160 fpsów i powiem szczerze, że mi się super gra. Tutaj akurat o, patrzcie, proszę, tak chodzi, to jest o 60 fpsy. No cóż, mogłoby być więcej non stop, o jak teraz podskoczyłem, miałem 40, no ale cóż. Takie są wady tego, iż... Dobra, bijemy. Ej, oni są mądrzy. No bijcie bossa, bijcie koksy. Dawno nie grałem już. Te górne paski jeszcze muszę sobie skibindować i wtedy będę miał sztos. O, ale dostałem. Dobra. Mogłem się w to nie wpakować, no ale dobra, bywam. Niechcący wszedłem. No ej. No i padł. Buciki lederowe, nic niestety dla mnie, dlatego klikam Disenchant. No, nikt nie chciał. Jaka szkoda. Okej. Także gdzie idziemy dalej? Nie tędy? A, no pewnie jeszcze trzeba drugi bok oczyścić. Okej. Nie wnikam, nie znam, nie pamiętam tej instancji, z uwagi na to, że grałem nie dość, że 4 miesiące temu, to jeszcze mi ją Błażej solował, także pan Błażej, a tutaj macie, niestety, ale Błażej nikt nie gra, teraz w tej chwili nikogo nie ma, ani Maszyi, ani Nexosa, bo oczywiście majóweczka, także bywam. Nie ma nikogo. Wszyscy umarli. Nikt w WoWa nie będzie grał. Słabo. No nic, mamy 10 dni darmowego grania. Także ja myślę, że sporo sobie pogram, na pewno, no bo kurczę, takie coś by zmarnować. Na pewno wbije 9-0, to jest pewne. Trochę porobię i te montów. Chodź tu.
Dobra. Chyba nie. Dobra, będę pushował więcej mobków, bo to nie ma tak sensu łatwo. Znaczy, wolno tak powoli robić, bo ja już tu widzę 12 minuta. A bym się pewnie nie chce oglądać takiego 40-minutowego bawienia się. Myślę, że takie optymalne odcinki powinny być 20-30-minutowe. Szkoda, że formy nie mogę wam zapytać, jaką byście chcieli, z uwagi na to, że ja będę to nagrywał zaraz po kolei następny. Także myślę, że dzisiaj nagram... Mam dużo miejsca na dysku, 450 giga, ponad lekko, więc nagram, tak liczyłem, mniej więcej 9 odcinków. Sporo. Tak, wiem. No ale cóż. Jakoś trzeba wbijać level. Myślę, że wieczorem siądę i będę na masę to renderował. Po prostu, żeby zrobić to wszystko. Dokładnie. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Mam nadzieję, że jak najszybciej wbicie levela. Z uwagi na to, że chciałbym już naprawdę bardzo, ale to bardzo... Fajna muzyka jest. Chciałbym bardzo po prostu troszkę porobić tych questów, już w ogóle wylevelować sobie ewentualnie kolejną postać, już nie na odcinkach, tylko po prostu tak sobie. A może byście chcieli, serio? Zobaczymy. Zobaczymy, czy mi się na pewno będzie chciało, chociaż pewnie nie. Codzienna dawka po 5 godzin nagrywania? Nie. Nie no, śmieję się. Ale jeśli byście chcieli tam, nie wiem, dajcie mi znać, bo tu akurat mówię w pierwszym odcinku, a będę mógł później to czytać wszystko. Także mówcie, czy będziecie chcieli jakąś dalszą, bo mam Huntera na 40 poziomie. Będzie tam do 40 bardzo łatwo sobie dobić. Później byśmy przeszli przez The Burning Crusade i Wrath of the Lich King. Tak fajnie by w sumie wszystkie dodatki liznąć. I trochę podstawki. W sumie może zrobię jakąś tam serię z kimś od 1 do tam 60, później od 60 do 70 i od 70 do 80, już od 80 do 85 mamy. Kanuma, stary. O. Ale on wygląda jak Kanuma. Kanuma spełnił swoje marzenie. Dawać mi tu. Taka mała walka. Ale instancja bardzo ładnie wygląda. Nie powiecie, że nie, nie? No. Okej, bijemy sobie pana bosika. Nie ma on żadnych innych mobków, to dlaczego on nie bije mnie? Zabawa tankiem jest całkiem inna. Chyba cię przybliżmy sobie. Walczymy, jak nam criticale wchodzą brzydkie, bo tylko po 20k maksymalnie. Strasznie słabo, no ale cóż, to jest ten jeszcze level, że niedługo już będę walił ten sporo więcej k. Hello. Claude. Dizenhand. O. Smarelu. Ja wtedy to? Smart Eternal Shard. Okej, nie wnikam. O, mogę biegać szybciutko. Kurde, musieli to zabić, naprawdę. Aha, albo tu jacyś oni są wadnięci po prostu. Okej, chodźcie tutaj do mnie. Dobra, chodź wszystko na mnie. Walcie się.
Wow, healer, healer. Dobrze, że leczy. Bo mogłoby być ciężko. No cóż, mamy 163 kHP-ko? Dlaczego tak mało? Miałem więcej, coś mi się zdaje. 163, what the... Jeszcze Roach ma więcej HP ode mnie. Okej, czekajcie, weźmy sobie specjalizację. No, Broad Protection. Tank. No nie wiem. Okej, przepraszam wszystkich. No, już bardzo mało zostało do levela. I pewnie już końcówka też instancji. No w sumie tak, no bo to jest przedostatni boss. Chyba tak? Chyba tak. Cóż, odpalmy się. Skrzydełeczka nasze piękne i robimy damage. Rotacja. Zryj kupę, Mendo. Wiem, że maszuję czasem za głośne przyciski, ale to nic. 30k był, critic. Bardzo ładnie. Za duży. Smoci. O, 53 kafle. O, jak pięknie. Fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podoba. 53 kafle. To jest 21 do życia. Padaj. Dziękujemy. I... pis, 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 i go no. 1 HP, a, to jakiś bóg. Znaczy nie bóg, tylko końcówka. Brzydki. Ja wszystko tam teraz disenchantuję. Dobra. Coś chce ktoś ode mnie? No i wciąż to bardzo pięknie wygląda, w takim chińskim stylu. Ale ładne, naprawdę bardzo ładne, mi się to bardzo podoba. W miejscu w Pandarii, takie bardzo fajne klimatki. Dobra. Jedziemy, jedziemy, ostatnie mopki. I za widzę 21 odcinek materiału, minut. Ktoś do mnie pisze na Skype, dobrze, że mam wyciszony, pamiętam o tym, hejo. Pozdrowienia dla youtuberów, którzy zapominają o wyciszeniu sobie Skype'a. Mnie to często bardzo śmieszy. O, mamy 86, no widzicie, zostały nam tylko 4 levele do wbicia. Jak szybko nam to pójdzie, zobaczymy. Muszę się wybrać na pewno na quest na Pandariem. No i cóż, może jeszcze dzisiaj dojdę do jakiejś gildii. Może nie, może mi się nie będzie chciał. Pewnie wbijemy jeszcze dzisiaj jeszcze jeden level. Znając życie, pewnie ja będę siedział nad tymi zadaniami, questami i w ogóle, no będę po prostu siedział nad tym, więc sporo tutaj będzie do roboty. Okej. No. Chodź do mnie. Nie wiem, niech to do mnie pisze, ale nie idę teraz, nie będę nic patrzył, kto do mnie pisze, z uwagi na to, że nie chcę. Czekam na klawiaturę nową. Ciekawe, kiedy się doczekam. Pewnie po majówce, więc za niedługo, ale... ale jeszcze trochę. Do testów. Też, przy okazji. Ale to już na zawsze je dostanę, bo wygrałem u Huśka. Dokładnie. No i cóż. Bijemy sobie last bossika i myślę, że to będzie koniec dzisiejszego odcinka. A może nie? Może się gdzieś wybierzemy.
Dokładnie. Oj, nie mi tu nie bić moich ziomeczków. Nie lubię trashów. Trasze są bej niedobre. Grzech się go długo bije, tego bossa, dobra. Palamy się, nie wiem po co, ale... Fist, 29005, 13 i tyle. Temple of the Serpent, to ja co, ja nie miałem zrobionego? What the fuck? Fajne. Jade. Disenchant. Disenchant. Bydym, bydym. One more. Sorry, but I must leave. Bim, 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 bim. Du, 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 du. Okej, wracamy do naszej Poundary. Jade Forest. Okay, już się w PESY ogarnęły. Ogarnęły się bardzo ładnie. Już myślę, że... O, tutaj zakończymy. Na początku. Albo nie, o tak. Tutaj, tak. Na pewno tutaj. Tu jest pięknie. Albo przy drzewku. Nie, tutaj. Będzie najlepiej. Tu, 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 tu. Czekajcie. O, tak. Także dziękuję wszystkim za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I zapraszam na kolejne z tej serii. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. See ya!